Raczej się nie obudzi. Kuźwa, co za posrana akcja, nie wierzę. Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Gothica 2. Świetny początek. Chciałem sobie tutaj zeskoczyć, bo mam taką cichą nadzieję, że uda mi się gdzieś tutaj właśnie zejść, żeby zaskoczyć tego golema bagiennego, który stoi tam na dole. Żeby nie musiał się z nim mierzyć tak, wiecie, twarzą w twarz. Tylko... no, żebym go sobie zestrzelił gdzieś jakoś z dystansu. Może w ten sposób? No kurde, przecież to nie jest tak wysoko, żeby umierać od razu. Dobra, spróbuję tam zejść po prostu i może uda mi się wskoczyć z drugiej strony jakoś tutaj. Też nie, no tego golema będę miał łatwy sposób. Dobra, to nie, niepotrzebnie kombinuję. Przecież tam jest ta piramida. Znaczy budowla na kształt. Jakby piramidy, przecież ja sobie mogę wejść na pierwszy stopień i tak samo jak załatwiałem parę odcinków temu tych kamiennych strażników, to tak samo mogę sobie z tym golemem tutaj poradzić, więc nie ma sensu. Nie ma sensu za dużo kombinować. Mam nadzieję, że się tak uda. A jak nie, no to może właśnie na jakąś skałę albo coś takiego. Dobra, ten już tu na mnie biegnie. Więc spróbujmy się z dziadem właśnie w ten sposób, że ja sobie wejdę... No niech będzie tu. Czy on tu przyjdzie do mnie? No, duże szanse, że jednak tu wejdzie, ale spróbujmy. Bo może jednak nie. No, w sumie się cofa za każdym razem, jak wejdzie strzał, więc... O, o, i gdzieś tam sobie zostań. O, albo chodź tu. No, i trochę do przodu. Okej. Okay. Chyba słyszę strażnika kamiennego gdzieś za mną. Nie chciałbym, żeby mi tu zeskoczył. Nie, nie, jednak nie, coś mi się wydawało, że tam był ten kamienny strażnik. Dobra, byle się ten golem tutaj zaraz nie zbagował i we mnie tutaj nie wlazł. I powinno być... powinno być okej. Okay. No jednak poszedłem do złej świątyni. Myślałem, że to jest świątynia, gdzie jest dużo pełzaczy, więc dałbym sobie z nimi łatwo radę, ale niestety to nie ta. Dalej, chodź tu. Tutaj pewnie będą kamienni strażnicy. Może zombie, nie pamiętam w sumie, kto broni tych świątyń. Wiem, kto broni bibliotekę tam w kanionie obok piratów. Tam są niestety te ogniste demony. Z nimi jest duży problem, no bo jednak nie zadaje im zbyt dużych obrażeń z łuku. Palce wręcz jeszcze mniej zapewne. Jedynym moim ratunkiem będzie to, że może nie będą umiały przechodzić przez drzwi, chociaż nie wiem, czemu miałoby to tak działać. Ale jeśli nie będą umiały przechodzić przez drzwi, no to na spokojnie myślę, że sobie dam z nimi radę. Ale to... Ale mi kurde zasadził! Tego się nie spodziewałem. Gdzie jesteś, kurde? Już byłeś na wykończeniu i... Poszedł gdzieś tam, Jezus Maria. Dobra, zrobię save'a na wszelki wypadek, jakby miał mnie zabić i miałbym stracić ten progres cały. Chodź tu, ty dziadu jeden. Parę strzałów zostało, a ty się tu jeszcze będzie rzucał, że nie będzie chciał umierać. A tam jakaś miksturka leży, mi wskazał kolega. Yeah, next level. A no tak, bo dostałbym next level za tych kamiennych strażników, którzy byli po tamtej stronie, no ale zrezygnowałem z przeskakiwania tam. Dobrze. Już myślałem, że tak szybko wbiłem dwa poziomy. Wielki topór, mikstura. No i nic poza tym. No dobra, to wbijamy w takim razie do tej świątyni tutaj. Chociaż nie wiem, czy to się nazywa świątynią, czy nie. Znaczy, to jest dom kogoś. Nie wiem, czy uzdrowiciel jest na bagnie, więc no pewnie się dowiemy. Może gdzieś tu będzie coś do przeczytania. Kto jest w środku? Zombie. No dobra, jak zombie, to spoko. Zombie schodzą. O, jeszcze teraz z tego lepszego łuku. Całkiem ładnie. Pod warunkiem, że trafię. O kurde, tu są nawet. I nie są zbyt szybkie. I nie potrafię się wspinać, więc też mógłbym je tak fajnie wymanewrować. O kurde, trochę was tu jest. Ale bardzo łatwo... Czemu ten polny pełzacz żyje? Przecież przed chwilą tylko od niego przebiegałem, to był całkiem martwy. Dobra, uciekamy gdzieś tutaj. No i nie wiem, tutaj powinno, powinno być ok. Jak tam, zombiaczki, idziecie? Jeden przyszedł i idzie cała reszta. Dobra, tu mnie nie powinny dorwać. Ale pięknie zrykoszetowała strzała i go drwała, no. Następny, ale ja wiem, że to nie wszyscy. Gdzie jest reszta? Tutaj sobie czekają. Dobra, oj, zjechałem, to niedobrze, nie?
nie o to mi chodziło, żeby zjechać. Chciałem tu wejść. Znaczy, chciałem tam zostać. Chciałem strzelać z góry. Dobra, zombiaczki całkiem spoko. Przeciwnik. No to aktualnie najtrudniejszymi przeciwnikami są szkielety i orkowie. Bo najgorzej idzie ich z łuku póki co wykończyć. Dobra, no ja myślę, że muszę się tym pełzaczem zająć, bo kurde... Ewidentnie ożył. Chociaż leżał martwy przed chwilą jeszcze, jak go mijałem. Dobra, załatwiony. Świetnie. Mam nadzieję, że strzał mi wystarczy. 800. No to trzeba będzie się wyposażyć. Kiedyś tam. Może u piratów. Chociaż nie wiem, czy jeszcze mam do pogadania z piratami. Mam, bo mam ten. Mam jeszcze jedno zadanie, żeby chyba kompas odzyskać, czy coś takiego. Z takiej dość przerąbanej plaży. Z tego, co pamiętam. O, to jeszcze nie wszyscy? Jeszcze tam jeden zombiak został? Moje strzały się od niego odbijają. Co to za czarna magia? No właśnie. Proszę umierać, a nie mi tutaj odbijać moje strzały. Dobra, nic nie widzę, więc poproszę pochodnię. Gdzie te pochodnie? Szkoda, że nie można sobie jakiegoś tam szybkiego wyboru wziąć. Jakiś pasek szybkiego wyboru czy coś takiego byłoby o wiele wygodniej. No ale to niestety dopiero w Gothicu numer 3. Czy wy coś mieliście? Raczej nie. No chyba, że będzie jakaś skrzynia zamknięta na klucz, to będę musiał te zombiaki poprzeszukiwać, ale... Nie, są na wytrychy zamknięte, ale lewo, prawo, raz, dwa, więc... Całkiem szybko poszło. No przynajmniej ta była tak zamknięta, ta już mogą być... O, ta jest całkiem otwarta. Dwuręczna oczywiście, bez sensu. Fioletowa kamienna tablica, okej. Nie wiem, kto był fioletowy. Czy ja mogę... Nie wiem, czy na tych... Nie chcę grzyba. Chcę kuferek. Czy na tych tablicach jest coś napisane? Srebrny ten, pierścień, coś ten. Czy one tylko przedstawiają właśnie jakiś wizerunek? Czy tu jest coś napisane? Jest. My trzej, pozostali przywódcy Rady 5, założyliśmy pułapki w świątyni i zapieczętowaliśmy jej wejście. Oby miecz na zawsze już pozostał w mroku. Dobra, zielona kamienna tablica. Trzecia pułapka została zbudowana przez Kłachodrona i jedynie on wie, jak otworzyć bramę. No i mam jeszcze... Gdzie jest fioletowy? Fioletowy tabliczek, tutaj. Kłachodron był też tym, który z pomocą Kardimona zapieczętował zewnętrzną bramę świątyni. Żaden z nich nie przeżył tego rytuału. Jedynie ja pozostałem, aby być świadkiem tych wydarzeń. Oby Rademes przez całą wieczność gnił wewnątrz świątyni. Okej. Czyli jest coś o pułapkach w świątyni. Ale myślałem, że dowiem się, czyli to jest dom ten tutaj, ale niestety... Nie dostałem takiej informacji. No dobra, no to teraz zostało nam iść do miejsca, gdzie są pełzacze. No i do kanionu, niestety, kurde, no wzbraniam się przed tym kanionem jak tylko mogę. No ale trzeba będzie tam iść w końcu. No mam nadzieję, że uda mi się wymanewrować jakoś te ogniste demony, czy demony ognia, czy jak one się tam nazywają. No i jakoś dam radę. Wydaje mi się, że one nie są skore do przechodzenia przez drzwi, bo one są dość duże, a drzwi są dość małe i to będzie chyba moja jedyna szansa, żeby je załatwić, ale czy tak się uda, nie mam bladego pojęcia. No druga opcja, że one też śpią, nie? Więc może się po prostu wokół nich przeskradam, może to też będzie jakaś opcja. No zobaczymy, kurde, zobaczymy. Aha, no i niestety w drodze do pełzaczy czekają mnie też orkowie, bo wiemy, że gdzieś tutaj się czai jeszcze na pewno kilku orków, w tym ork szaman, więc myślałem, że będą tutaj, tu ich nie ma, no więc zostali przy ostatniej możliwej drodze, czyli do ostatniego domu. No i tam niestety z orkami będę musiał się zmierzyć, ale może znowu uda mi się wejść właśnie jakoś na jakąś skałę i w ten sposób sobie z nimi poradzić. Dobra, którędy teraz? W lewo i potem w lewo. Dobra, nie ma problemu. Tak to zrobimy. W lewo i w lewo. Mam nadzieję, że ten jeden się tutaj nie zrespił nagle, magicznie, że on spadł po prostu i nie żyje. Dobrze, spadł i nie żyje. No i bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Zaraz przestanie mi się mniej podobać, jak spotkam jego kolegów, no ale... Trudno. Szkoda, że ten mi nie pomoże. Chociaż może mógłbym tutaj zagonić tych orków, no ale wątpię, że on będzie skory, żeby ich zabijać. Dobra, wejdźmy może najpierw gdzieś tutaj na górę. Żeby sobie chociaż zobaczyć, jak to wygląda. Nie, gobliński wojownik. Harpie. Serio? Nie ma już tu orków? No kurde, kojarzę, że gdzieś tu się czai ork szaman. Czy nie?
Nie, musi być, na bank. Na bank gdzieś tu jest ork szaman. Ja nie wierzę, że tu nie ma orka szamana. Może przy tych goblinach jest. Tam są harpie, preriowy ścierwojad. Tam jest masa pełzaczy, więc spoko. Siedzi tam ork szaman, kurde, wiedziałem. Dobra, ale nie ma innych orków. To też spoko. Goblińskich wojowników to się wystrzela, o ile trafię. Pytanie, czy ork szaman się zdenerwuje, jak mu zabije goblina, czy nie? No chyba nie, bo oni raczej nie są w zmowie, mi się wydaje. Dobra. No i teraz jakoś tego szamana by trzeba dorwać. Może bym go spróbował tam zaskoczyć z miecza? Co wy na to? Możemy spróbować, no bo on z dystansu go nie załatwię, bo będzie fireballami ciskał. A jak po prostu tutaj wbije, jeb, i nic mu nie będę robił, no to też gorzej, nie? Myślałem, że trochę większe te obrażenia wejdą, chociaż on też mi za dużo nie robi, póki co. Więc będziemy się tak pojedynkować do końca świata, mityczny pojedynek dwóch kaleków, jeśli chodzi o... O nie, jednak on jest o wiele lepszy, te klocki. Dobra, to nie, to był głupi pomysł. No tylko jak ja wejdę, jak ja wskoczę na ten, to on mnie załatwi fireballami. Czy ja zapisałem... Po zabójstwie goblinów. Dobra, całe szczęście. On mnie załatwi fireballami skubany, no. No chyba, że nie. Chyba, że będę na tyle blisko, że... Nie odpali tych fireballi, ale wątpię, że mogę liczyć na takie szczęście. Czy ja tu wskoczę? Dobrze. Dobrze. I teraz bym chciał przeskoczyć sobie... Hej! Tutaj? I tego dziada... Może nie będzie trafiał? Nie wiem. Może nie zdąży? Dawaj go. Kurde, spadłem. No, cholera jasna. Ale jest dobrze, jest okej. Ja mam ochronę przed chyba ogniem tej zbroi, więc może nie będzie tak źle. Dobra, hyc. Kurde, no nie udało się. A stąd? Po prostu nie, no muszę jednak naokoło trochę. No cholera jasna, mogłem się trochę przybliżyć do przodu. Może z rozpędu mi się uda bardziej tam wskoczyć. Nie! No ni cholery, dobra, wyciągnął broń. Nie wiem, czy to mnie ustawia, raczej nie. Znaczy tak średnio, bo i tak tu nie przybiegnie, bo jest zablokowany. No kurde, jak to jest, że wtedy mi się udało za pierwszym razem... Pobieg gdzieś w cholerę, Jezus Maria, chodź tu. Dobra, to może teraz. Parę strzał i będzie po nim, co? Czy nie? Na coś się tam ustawił? Na mnie, cholera. Może w ten sposób. On będzie rzucał paroma fireballami i z takiej odległości... A, jednak nie. Ale dobra, za dużo mi ten fireball nie zrobił, więc może uda mi się go jakoś tak zmyślnie tutaj załatwić. Może trochę bliżej podejdę, żeby go lepiej trafiać. Proszę bardzo. Strzał, ucieczka. Oj, no zaraz będzie taka ucieczka, że spadnę w przepaść. Dawaj, any moment now. Kurde, no zabije mnie zaraz, skurczysyn. No traf, dobrze. Dobrze, dobra, teraz mogę już się trochę spalić. Już mi to różnicy nie robi. I żeby te ścierwojady nie pospadały, bo to jest mój exp. Ja sobie nie życzę spadania ścierwojadów w przepaść. Nie w harpie! Dobrze, w ścierwojada chciałem. No! Naceluj. Dobrze, dziękuję. Okej. Okay. Save. Przede wszystkim save. Przede wszystkim save, bo tu mały sukces mi się udało zrobić. Zaraz się zajmiemy harpiami i całą resztą tej zgrai. To się wyleczę może jakimś potężniejszym eliksirem, żeby czasu nie tracić. Ło, te potężniejsze już tak sobie nawet działają. No, niedobrze. A, za to kawa działa jak zwykle wspaniale. Dobra. No myślę, że mogę sobie skoczyć tutaj na górę, załatwić te harpie. Nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę. Żeby mieć expa i żeby na pewno wyczyścić wszystko, co tu jest do wyczyszczenia. W Jarkendarze. Dobra, czy wyście czegoś pilnowały? Tutaj jakieś rzeczy, jakiś skarb? Gdzieś tu jest skarb, ale to pewnie tam dalej. No, tu widzę jakąś spinaczkę. Może trzeba będzie się trochę nagimnastykować, żeby ten skarb dorwać. Zobaczymy. Fajnie, byłoby coś innego przynajmniej, niż tak po prostu leży sobie skarb zakopany pod ziemią i tyle. Wow. Albym spadł głupio. Myszką ruszyłem bez sensu. Dobra, czy ten ork szaman miał coś przy sobie? Czy ja się dostanę teraz do niego? No, jakieś tam pierdoły. Mało znaczące, mało potrzebne. Nic konkretnego. Dobra. Tutaj ścierwojady, bagienne szczury, to jest wszystko już na strzała, pod warunkiem, że trafię. Te. Może pełzacze też już są na strzała, bo mam lepszy łuk.
więc może pójdzie z nimi trochę lepiej. Nie, no one się teraz ruszają, to raczej ich tak łatwo nie ustrzelę. Sobie biegają w tej z powrotem. Tego polnego za to bym, o, zadziabał. Dobrze, zadziabany. No i jak tam z tymi pełzaczami? No i nastrzała i bardzo ładnie, to mi się podoba. O, to możemy się bawić, kurde. O, to mi się bardzo podoba, ale to za chwilę tam wejdziemy dalej. Wcześniej jeszcze załatwimy te szczurzyska tutaj. O, są bliżej niż myślałem, ale okej. Okay. O, tam jakiś skórzany mieszek. Kolejny do kolekcji. A, skarb jest tutaj, czyli jednak nie będzie żadnej tam karkołomnej wspinaczki. A szkoda, no bo to ewidentnie wygląda, jakby coś tam, gdzieś tam mógłbym się wspiąć. Coś tam może ciekawego znaleźć. Kto wie? Zerknę tam, może coś znajdę faktycznie. I cyk, po raz ostatni. Skórzany mieszek, a jakże stara kamienna tablica. I kolejny zwój. Muszę sprzedać te zwoje w końcu, bo nie mam zamiaru z nich korzystać. Nigdy. Oprócz zwoju na światło. No czekajcie, sobie wskoczył. Obiegł to drzewo może jakoś tutaj. Tam przeskoczył. Dobrze, spadł. I zginął. Dobra, bez sensu. Pewnie tam nic nie ma nawet. Do znalezienia ciekawego. A czekajcie, tak sobie zerknę tylko na te skarby mniej więcej. No na pewno nie dorwałem tego, który jest przy magicznym łuku. Tu przy plaży obok obozu piratów. A poza tym? Aha, i tego całkiem na samej górze na północy. Nie, ten ogarnąłem, bo tam była jaskinia, ja tam wszedłem. Dobra, no to tylko chyba nie ogarnę tego jednego przy magicznym łuku, bo nie mam pojęcia jak wrócić stamtąd, jak już mi się uda przeskoczyć. Bez akrobatyki nie ma opcji, a nie chcę tracić po prostu punktów na akrobatykę. Nawet nie wiem, od kogo mógłbym się nauczyć tak na dobrą sprawę, bo nawet nikogo jeszcze nie spotkałem, kto by był skory mnie tej akrobatyki nauczyć. Dobra, tych pełzaczy jest trochę więcej niż się spodziewałem. Ja nie mogę strzału oddać, bo mnie gryzą. Na szczęście zbroja robi swoje. I nie robią mi zbyt wiele. Dobra, czy to już ten jeden tutaj ostatni został? Nie, jeszcze dwa. Pstryk. I pstryk. Dobrze, dziękuję bardzo. Znowu pochodnia. Na samym dole oczywiście, bo po co pochodnia miałaby być wcześniej. Przedmiot użytkowy wrzucimy na sam dół. Taką mu damy hierarchię. Dobra, z tych pełzaczy już płytek nie zbieram, bo nie muszę. Jeszcze jest jedna jaskinia pełzaczy właśnie, którą chciałbym sobie sprawdzić. Ale to może przed samym wyjściem z Jarkendaru. Albo przed walką z Krukiem, żeby doekspić. O, właśnie, to by było lepsze nawet. Dobra, no i kuferek otwarty, świetnie. Trochę wytrychów, niebieska kamienna tablica. Nie, no, zostaw ten kufer. No i została nam ta cholerna, nieszczęsna biblioteka. Czy coś tu jeszcze leży? Nie. Strasznie mało kamiennych tabliczek. Myślałem, że w tych świątyniach, w tych domach znajdę ich o wiele więcej, a jednak nie. A jak już znajduję, to takie, które mi są zupełnie niepotrzebne. Dobra, co jest na niebieskiej tablicy napisane? Kardimon przygotował drugą pułapkę. Tylko ten, kto nie zejdzie ze ścieżki światła, dotrze do trzeciej komnaty. No ja myślę, że te tabliczki mi się ostro przydadzą, jak będziemy chodzić po tej świątyni Adanosa, bo no tam są pułapki i tam trzeba uważać, więc fajnie będzie pójść przygotowanym, czyli wiedzieć, gdzie należy... O, miksturkę bym przegapił. Gdzie należy się udać, żeby nie zginąć. Którędy iść, co wcisnąć, co przełączyć. Dobra, pochodni już nie chcę. Super. No, dalej sobie pobiegniemy jak ze zniczem olimpijskim, ale to już tam nieważne. No i trudno, no został nam ten cholerny kanion tylko i wyłącznie. Już jest wszystko wyczyszczone. No i w sumie tak, do wyczyszczenia, jeśli chodzi o Jarkendar. To została mi tylko ta plaża niedaleko piratów, gdzie jest skarb. Na bagnach tam chyba dwa golemy przeżyły. Nie wiem, czy się będę rzucał specjalnie na te golemy. No wskakuj. No i to by było na tyle. Jaskinia pełzaczy i plaża. Nie będę na te golemy już szedł, bo tam nawet nie mam gdzie się schować, żeby je dorwać, więc no raczej bez sensu. Czekajcie, czy ja byłem w tej kopalni? Chyba tak. Mi się wydaje, że byłem. Kanion mam chyba zwiedzony. Czy nie? A zajrzę, co mi szkodzi. Jakby się miało okazać, że coś przegapię, to lepiej zerknąć, tym bardziej, że to chyba właśnie tylko ta kopalnia mi ewentualnie została.
splądrowania. Czy coś tu jest w środku? Pełzacze, no czyli mnie tu Boink nie było. Więc dzień dobry. Co tam słychać? Pełzacz wojownik. No zobaczymy, jak z pełzaczem wojownikiem mój nowy łuk sobie radzi. Dwa strzały? Dwa strzały. Zarąbiście. No to tym bardziej... tym bardziej chętnie się przejdę do tej jaskini pełnej pełzaczy. No, dawaj, traf go gdzieś tam. Z rykoszetu chociaż, no. Nawet nie widzę, jak on tam biega. Dobra, walić go. Najpierw sobie zajrzymy tutaj. Co my tu mamy? Jest jakaś dalsza odnoga? Nie, to jest wszystko. Dobra, i tu jest tak. Niebieski bez, kostur sędziego, miksturka, skórzany mieszek, a jakże. Kocham skórzane mieszki, kolekcjonuję. Jestem kolekcjonerem skórzanych mieszków. Cholerny kaszel, no. Właściwie to już bardziej taka chrypa niż kaszel, no ale... ale jednak męczy. Ale myślę, że już jutro powinno być wszystko ok. Dobra. O, skarb, proszę bardzo. Który to? No tak się sadziłem przed chwilą, że wszystkie... Taki, którego nie ma na mapie! A jakże to tak? To takie też są? Kurde, nie wiedziałem. Myślałem, że ma wszystkie skarby zaznaczone. No to liczę na coś kurde specjalnego. Skrzynia ze skarbem. O, damn, przecież to mi wygląda na questa. Bo od kogo miałbym go dostać? Skrzynia ze skarbem. Czy ja mogę otworzyć? I dostać skarb? Zobaczmy. Skrzynia jest dość ciężka. Zdobyłem sterty różnych rzeczy. Aha, i nigdy się nie dowiem, co to były za rzeczy. Okej, mi to pasi. No gorzej, jak to jest questowe. I ktoś się o to upomni. O, to faktycznie będzie trochę gorzej. Czy to jest wyjście? Chyba tak. To no chyba będę musiał tutaj wczytać, niestety. Miksturka. Ale nie wydaje mi się, żeby był quest na skrzynię ze skarbem. Tym bardziej, że ze wszystkimi piratami już chyba pogadałem i nie ma nic więcej do roboty. A. Ciekawe. Musiałbym przeczytać o tej sytuacji, ale nie chce mi się teraz. Teraz mam do zrobienia najgorszą rzecz w Jarkendarze, czyli odwiedzenie biblioteki uczonych, która jest po prostu naszpikowana wszelkiego rodzaju cholerstwem. Dobrze o tyle, że już sobie poradziliśmy... O, jakaś strzała samotna. Że już sobie poradziliśmy wcześniej z kumplami, piratami, z tymi orkami, którzy tu byli. Mam nadzieję, że się żaden tutaj magicznie nie zrespił. Jeśli tak, to lipa straszna. Nie, chyba nie. Nie powinni przynajmniej. Tak mi się wydaje. No i jest ta cholerna biblioteka. Kurde, ork wojownik. To nie zauważyliśmy go wcześniej, czy o co chodzi? Czy się zrespił faktycznie? Możliwe, że go nie widzieliśmy. Kurde, ja nie mam gdzie z nim walczyć. No cholera jasna. Dobra, może uda mi się go wystrzelać z daleka. No, szanse są. Jeśli będę trafiał, to... A nie trafiam. Daj mi się zabić, proszę cię. Nie atakuj mnie. Pobiegaj trochę w kółko. Zastanów się nad swoim życiem. Jest! Dzięki, stary. Jesteś naprawdę najlepszym orkiem. Gdyby można było zrobić ci pogrzeb, to ciebie jednego jako orka bym pochował. Byłeś naprawdę honorowy, pozwoliłeś mi wygrać. Jestem niezmiernie wdzięczny. Dobra. Ja te namioty już splądrowałem, ale jeszcze się tu rozejrzę dla świętego spokoju. Okej, nic nie ma. Żadnych orków, to najważniejsze. No jak dwóch orków wojowników? No bez jaj. Znaczy ja tu mogę gdzieś wskoczyć i spróbować ich... No mogliśmy ich faktycznie z piratami, kolegami nie zauważyć. Ja bym tu mógł chyba wrócić z nimi, z tymi piratami. Czekajcie, czy ja mogę wskoczyć na ten palik? Nie jest co prawda zbyt wysoki. Mógłbym się narazić na atak ze strony orków, ale... No, to jest jedyna forma, którą mógłbym wykorzystać, żeby spróbować ich załatwić. Czy ja z tej odległości go trafię? Trochę mi się strzały kończą, więc też nie jest wesoło. Nie, nie trafię go stąd. Podejdę za blisko, to... Szkoda, że też już jeden i drugi na mnie pobiegną. Jakby był jeden, no to może by się udało zrobić tak jak z tym poprzednim, ale oni niestety biegną. Dobra, ja już biegnę na ten palik. Bo jeszcze się może okazać, że nie zdążę dobiec i będzie w ogóle wesoło. No i zobaczymy. Dawaj, podbiegnij. Hopa. No i jak to się tutaj przedstawia ta sytuacja? Muszę uważać, żeby nie spaść właśnie. O, właśnie w ten sposób. Spadłem. Tak nie róbcie, nie? Nie spadajcie. No dobra, jakoś to idzie. Tyle znowu nie spaść, bo tym razem już tego mogę nie przeżyć, jeśli spadnę.
Dobra, oni na szczęście nie próbują się tu jakoś specjalnie do mnie dostać. Troszeczkę do przodu. I dawaj w tego. Dobra, no jakoś się udało. Chwała... Chwała Inosowi, Adenosowi, Beliarowi i komu tamkolwiek jeszcze innemu za ten palik tutaj, na który się dało wejść. Bo inaczej to by było kiepsko, bym cienko śpiewał. Naprawdę nie, nie chciałem tego. Chciałem się najpierw wyleczyć. A dopiero potem chciałem zapisać. No dobra, trzech orków wojowników położonych samemu. No, mógłbym się co prawda wrócić po tych piratów, bo oni chyba cały czas są do wejścia tutaj. W sensie możemy sobie po kanionie biegać. I podejrzewam, po to oni są, żeby wykończyć tych orków, bo samemu to ja sobie nie wyobrażam tutaj tych orków zabijać. Dobra, czy to jest wszystko? Znaczy, czy to są wszyscy orkowie? Tak, to są wszyscy orkowie, całe szczęście. No to teraz zaczynamy zabawę z ognistym demonem. Dobra, po pierwsze, sprawdźmy, czy wychodzi. Sprawdźmy, czy wyjdzie przez drzwi. Jak wyjdzie, to mam przerąbane. Nie wyjdzie, chyba, o ile się nie zbaguje. A na to liczę, że się nie zbaguje, to powinienem być w stanie go za 3 lata... załatwić. Widzicie, ile mu z łuku robię. No to by było bez sensu, a walcząc wręcz, to ja mu pewnie robię jeszcze mniej. No dobra, to żeby wam nie zabierać czasu, ja spróbuję go zabić w ten sposób. I widzimy się już w środku. Mam nadzieję, że nie będzie innych przykrych niespodzianek. Dobra, załatwiony drań przeklęty. Ile mi strzał zostało? Bo trochę w niego wpakowałem. 609. No dobra, to powinno mi tu starczyć na to wszystko. Dobra, to są drzwi... takie nie do końca, bo otwarte. Ale wiem, że nie przechodzą ogniste demony przez drzwi, więc jest dobrze. Dobra, tu mamy jakieś dwa kuferki. Zobaczmy, co w środku. Prawo, 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 lewo, lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, nie. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobrze, świetnie, ekstra. Co mamy w środku? Pierdoły, oczywiście nie warte. Takiego męczenia się z tymi cholernymi kuferkami. O, ten był otwarty, ekstra. Kamienna tablica życia, ekstra. I siły, 3. Nice, no i o takie tabliczki mi chodzi, kurde. Jeszcze jakbym dorwał gdzieś bronią jednoręczną, to bym w ogóle mistrz. Albo ucznictwa, o, też by było fajnie. Dobra, zręczność, zręczność życia. Cyk, plus 15 punktów życia. I siły 3, to daje mi siła plus 6. Uo, to już mam ile? 32? Tak, jest, mistrzunia. No dobrze, są następne drzwi, przez które wiem, że przeciwnicy znajdujący się w bibliotece nie potrafią przechodzić. Otwieramy. A ci potrafią? A ci potrafią! Cholera jasna, myślałem, że nie umią. Nie umieją. Bo były jakieś drzwi, przez które pamiętam w tym... tam, gdzie jest portal, oni tam nie umieli przejść. O, przez te... a nie, przez te potrafią. Ale dobra, to nie są zbyt szybcy, to ich tak po prostu wymanewruję i jakoś tam im dam radę na spokojnie, myślę. No i też tak, tacy niekoniecznie skorzy do ataku, więc zarobiliście, dobra. Niczego macie coś ciekawego znajdę przy sobie? Nic nie. Tu nie ma. Dobrze. Ale demony przynajmniej nie przechodzą przez drzwi, więc o tyle dobrze, a jeszcze chyba jakieś spotkamy, więc... więc no. Dobrze wiedzieć, ale myślałem, że ci nie będą potrafić przechodzić, bo tam, gdzie jest portal... do właśnie Jarkendaru, znaczy no stąd już do Korinis, nie do Jarkendaru. No to oni nie potrafią tamtędy przejść. Bo tam pamiętam, jednego załatwiłem w ten sposób. Dobra, jest ognisty demon. Kurde, jeszcze się strażnik obudził. No kurde! No jak? No czemu on przeszedł? Czyż on nie powinien? Czyż on nie umi? Czy to był przypadek, że ten demon tutaj nie przeszedł? Serio? I teraz już mam przerąbane? Czy nie? Czy zablokuje się faktycznie na tych drzwiach? Halo, ej, demon. No nie! Chodź tu! Wszyscy mnie zostawili w spokoju nagle. Jak to przechodzisz przez drzwi? Aż w dupala. Chodź tu. Cholera jasna. No mam nadzieję, że chociaż go mogę zablokować na tych, kurde... Trafiłem go? Chyba trafiłem, bo wstał. No nie, sam się zablokowałem na drzwiach. Jezus Maria. Mam nadzieję, że mogę go... Zostaw mnie! Że mogę go na tych chociaż zablokować. I co? No nie, no wybiegł. No to ja mam przerąbane przecież, jak one przełażą przez te drzwi, to ja tu nic nie zdziałam. Znaczy, na pewno ich nie zabiję. Dobra, drzwi się zamknęły. Chyba, że...
No skradać się jedynie, no bo co, kurde? Przeskradać się koło niego mogę. Dobra, ten się obudził, to chodź. Ciebie załatwimy. Wiem, że się Ognisty też nie obudził czasami. Nie, Ognisty śpi, dobrze. No to kurde! Ale lipa! Chodź tu, tajerze. No trudno, no trzeba się będzie skradać i tyle. No to czemu ten nie mógł przejść? Co, on był większy jakiś, czy co? Lepszy, silniejszy? Jezus Maria, jaka lipa. Dua lipa po prostu. No trudno, no będziemy się skradać, chociaż on strasznie blisko drzwi leży, więc nie wiem, czy mi się to uda. Żeby koło niego po prostu przejść. Zobaczymy jeszcze resztę tych. Tu jest strażnik. Czy ja mogę strzelać, skradając się? I demon się nie obudzi? Chyba tak. Chyba jest gicior. Dobra, no to robimy save'a. No i w takim razie sneaky sneaky. Gothic. Gothic gra skradankowa, kurde. Aha, on tam leży. Dobra, to może się. Może się jakoś tutaj przesmyknę, kurde. Żółta kamienna tablica. Okej, to jest ostatnia, która jest niepotrzebna. No i czytamy tutaj o tych odpowiedziach na pytania. Dobra, czekajcie, bo ja tu będę potrzebował w takim razie notatnika. Radamesa, przepraszam, rypłem szufladą. Radamesa pogrzebano w świątyni Adanosa, ale moc miecza nie została zniszczona, to mnie raczej nie interesuje. Jego wpływ stał się zbyt wielki, nie było końca rzezią na ludziach, jednak gniew Adanosa położył temu krew. Kres. Morze wzniosło się ponad Jarkendar i zatopiło całe miasto. W większości nietknięte zostały jedynie świątynie i budynki na wzniesieniach. Niewielka grupa ocalałych z katastrofy nie ma już siły potrzebnej do odbudowy miasta. I tak los Jarkendaru został przypieczętowany. No nie, to mi się raczej nie przyda. Powiedz, że nadal się skradasz. Dobrze, nadal się skradasz. Jezus Maria! Dlaczego tamten się zaciął na drzwiach, a ten nie może? Mam nadzieję, że ja przejdę tu koło niego i wezmę co trzeba i przeczytam co trzeba, bo jak nie, no to jestem w ciemnej dupie. Znaczy, no nie jestem w ciemnej dupie. Tablicę już mam. Odpowiedzi na pytania najwyżej sobie wygoogluję, jak nie dam rady, ale raczej... raczej się nie obudzi. Dobra, kuferek. Jest otwarty, całe szczęście, dobra. Kamienna tablica łuczników, zajebiście. Kuźwa, to za posrana akcja, nie wierzę. Dobra, gdyż jedynie strażnicy umarłych byli zdolni przywoływać... strażnicy umarli... przywołują... No niech będzie duchy, w skrócie. Mam nadzieję, że się doczytam tego. Ich nieobecność głęboko rani. Bez rady przodków jesteśmy na łasce naszego ludu. Uzdrowiciele zostali wysłani, aby zapieczętować portal. Okej, czyli U... zapieczętować portal i zniszczyć klucz. No, to raczej ten. Jedynie Adanos wie, co się z nimi stało i czy zdołali wykonać powierzone im zadanie. Kasta wojowników, czyli KW, została zniszczona przez gniew Adanosa. Nie wiem, czy to mi się przyda, ale weźmy, że zniszczona. W nawiasie Adanos. Niech tak będzie. Jedynie pozostali kapłani podsycają nadzieję i bezustannie głoszą kazania. To też nie wiem, czy mi się przyda, ale zapiszę. Kapłani, kazania. Dość oczywiste, ale okej. Ale my, uczeni, znamy gorzką prawdę. Jarkendar upadł, wkrótce zniknie. Dobra, uczeni znają prawdę, chociaż nie wiem, czy to mi się przyda. Aha, uzdrowiciele i uczeni, to nie, to ucz. Ucz uczeni, znają prawdę, nie wiem, czy to jest jakaś ważna informacja. Znają prawdę. Świetnie. Okej, spieprzamy stąd. Od tego cholernego demona. No trudno, 300 expa będzie tutaj spało na wieczność. Ale no nie mam zamiaru, no nie wiem, ganiać się tu z nim gdzieś, nawet nie mam gdzie wskoczyć. Mógłbym spróbować wypić miksturę szybkości i spróbować go wymanewrować na ten palik, z którego zabiłem orków, ale to jest bez sensu. Szkoda... szkoda czasu dla 300 expa. Niech on sobie tu śpi, ja zaraz zamknę te drzwi. I będę miał święty spokój. Czy to jakaś roślinka? Co to jest za roślina? Ognista pokrzywa. No, ognista pokrzywa przy ognistym demonie. Ekstra! Ale mam tablicę łuczników, więc spoko. Po drugiej stronie są jeszcze jedne drzwi. Pytanie, czy tam też jest jakiś ognisty demon, czy nie?
Dobra, zamykamy. Mam nadzieję, że mogę. I śpij sobie, kolego. Śpi, niczym się nie przejmuj, nic się nie stało. Jezus Maria, no. Czyli jednak troszeczkę dobrze kojarzyłem, że te demony nie przejdą przez ścianę, a troszeczkę źle kojarzyłem, bo jednak przechodzą. Dobra, co mnie tutaj czeka złego? Wyjmijmy łuk. Gdzieś przeciwników z daleka. Na razie spokój, ale wolę się cały czas skradać. Kamienny strażnik. Dobrze. Pójdzie gładko. Dobra, już na mnie leci. Tego zaszczelę. Dobrze. Jeden załatwiony. Czy jest więcej? I czy, co gorsza, są ogniste demony? Coś tu się świeci, ale... Okej, jest ognisty demon. Jest też strażnik. Strażnik na szczęście demona nie budzi. Świetnie. Załatwiony. Chowamy łuk, żeby demona czasami... Jezus Maria, czemu przestałeś się skradać? Nie! Dobra, dał mi spokój? Chyba tak. Chyba dał mi spokój. Czemu przestał się skradać? Przecież nie wcisnąłem klawisza odpowiedzialnego za skradanie. Goddammit. Dobra. Może zdążyłem na tyle szybko uciec, że... się nie skapnął, o co chodzi. Łyczek kawy, po cichutku. Okej, no to już jednak 600 expa tutaj leży, to już jednak dużo. Dobra, chyba śpi cały czas. Czy nie? A tak, dobra, no to wbijamy. Jezus Maria. Jaki stres. Korzeń leczniczy, nie chcę korzenia leczniczego. Chcę się dostać do tej skrzyneczki, mam nadzieję, że jest otwarta. Jest! Świetnie. Kuszników. No już niekoniecznie, ale niech będzie. W sumie ja tu save'a nie mam co robić, bo podejrzewam, że jak się wczytam, to on się będzie kładł spać dopiero i tak mnie dorwie. On tam ma jakieś mikstury obok siebie, ale chyba aż tak bardzo zdesperowany nie jestem, żeby tą miksturę dorwać, więc... Jest! Całe szczęście mogę... Czy on się obudził? Chyba nie. Odeszły wiek Quahodrona uniemożliwiał mu dowodzenie armią, dlatego kapłani domagali się przejęcia jego kompetencji. Rozkazali mu zrzec się tytułu, a także oddać miecz. Na jego miejsce powołano Radę Pięciu, ale sprzeciwiała się temu kasta wojowników. Wojownicy nie chcieli podporządkować się Radzie Pięciu i wybrali na swego przywódcę Radamesa, syna Quahodrona. Quahodron przystał na to z powodu dumy i zaufania do swojego potomka. Przekazał miecz swojemu synowi z nadzieją, że będzie nim władał równie pewnie, jak niegdyś on sam. Czekajcie, tego to ja sobie zrobię zdjęcie, bo tu jest dużo informacji i nie wiem, która będzie przydatna, więc... Cyk, foteczka. Okej, okay. I jak będzie potrzeba, jak Quahodron o to zapyta, to mam wszystko pod ręką. Tamtej w sumie też sobie mogę zrobić zdjęcie, nie pomyślałem o tym. Dobra, zostaw to i spieprzamy. No w sumie mogę wyjść tymi drzwiami. I sobie przejść tam na dół. A, walić tą miksturę. Nie wiem, czego to jest mikstura. Wygląda chyba na miksturę albo szybkości, albo many. Chyba szybkości. Many leży tam obok. Nieważne, nie chcę tej mikstury. Jakby to była taka cienka flaszeczka, no to bym się zastanowił, bo to mogłaby być mikstura zręczności albo siły, więc... No więc już na pewno bardziej by mi się przydała. Tu jest kamienny strażnik. Pytanie, czy tylko kamienny strażnik, czy... Nie, ognisty demon chyba też tam stoi. Znaczy leży, śpi, bo coś rzuca... A nie, to pochodnia, dobra. A to nic. Aha, jak schowam... Jak schowam łuk, to się przestaje skradać. Dobra, niech będzie. Wolę się nadal skradać tutaj. Bo nie wiem, jak dobry słuch ma ten demon, więc... Nie chcę ryzykować niepotrzebnie. Dobra, kolejny pulpit. Znowu chyba będzie fota, coś wyczuwam. Radames był słaby. Miecz przejął nad nim kontrolę i uczynił z niego swe narzędzie. Opętany przez miecz sprowadził tyle cierpienia i okrucieństw na swój lud, że nawet uzdrowiciele nie byli w stanie uśmierzyć bólu. Miecz wkrótce zrozumiał, mowa o tym, o szponie Beliara. Miecz wkrótce zrozumiał, że ludzie są zbyt słabi, by zapobiec jego planom. Zagrozić mu mogła jedynie moc naszych przodków. Czekajcie, też sobie zrobię fotę od razu. Dlatego Radames kazał wygnać lub stracić wszystkich strażników umarłych i w ten sposób odebrał całą nadzieję na ocalenie przed złem. Nie było już żadnego strażnika umarłych, kiedy pozostała czwórka dawnych przywódców naszego ludu podjęła gorzką decyzję poddania Jarkendaru.
Na ulicach szalała wojna, gdy uzdrowiciele wyruszyli, by na zawsze zamknąć wejście do naszej doliny. To chyba było pytanie. Kłachodron zadawał pytanie, kto zamknął wejście do doliny. Dobra, no to mamy już odpowiedź na pewno na to. Tu coś leży, nie, tam jest jakiś kufer i jakiś pierścień. No i za chwilę możemy się stąd wynosić. Dobra, i ostatnie. Kłachodron, najwyższy kapłan Kardimon i ja. A kim był ten ja? Dyskutowaliśmy w tych salach o tym, jak pokonać Rademesa i jego miecz. Kłachodron i Kardimon uważali, że najlepiej zjednoczyć się i zaatakować Rademesa i pokonać go w otwartej walce, ale ja zbyt dobrze znałem moc miecza, by wierzyć, że przyniesie to pożądany skutek. Wykorzystałem swoje prawo do unieważnienia decyzji pozostałej dwójki i zdecydowałem pokonać Rademesa za pomocą podstępu. Kłachodron podporządkował się decyzji Rady, wyruszył do świątyni Adanosa i wysłał wiadomość do swojego syna. Nienawiść Rademesa przybrała takie rozmiary, że w furii wpadł do świątyni, aby zabić swojego ojca. Zorientował się, jaki mamy plan, było już za późno. Kłachodron zamknął za nimi komnaty świątyni i Rademes został w nich uwięziony na całą wieczność. Alright, no to mam już, myślę, wszystkie potrzebne informacje, żeby przejść próbę Kłachodrona. Biorę sobie jeszcze ten pierścień. Kuferek otwarty, czy będę musiał manipulować? Otwarty, bardzo dobrze. Trzy tablice, pierdoły jakieś. Dobra, to ja się teraz wyskradam stąd. Bardzo powoli, bardzo bezpiecznie. I widzimy się u magów wody. Dobra, jestem już u Soturasa. Przeczytamy sobie jeszcze tylko, co jest na tej żółtej tabliczce. Ja, który sprzeciwiłem się rozkazom trójki, zbudowałem pierwszą pułapkę. Tylko ja znam właściwe wrota. No okej, okay. Dobra, Saturasie. Jeśli chodzi o relikty... 1200! Ekstra. Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Tę tabliczkę znalazłem w budynku na południu. Fioletowa. Strażnicy umarłych, okej. Okay. Tablica strażników. Związki pomiędzy budowniczymi i... Dobra, fajnie, niebieska. W budynku na południowym zachodzie. Z tego, co na niej napisano, wynika, że najwyższy kapłan nazywał się Kardimon. Kardamon, okej. Okay. Ta część leżała żółta, wielkim... to była biblioteka tego pradawnego. Najwyraźniej jest tablica to większość no pism, które znaleźliśmy. Jest autorstwa, co dziwne, nie zostawił swojego imienia no na właśnie, on mówi spis. Tylko, że ja. Złoto jako swe ale faktycznie imienia nie podał. Ile dostanę? 600 sztuk złota. Ekstra. Oddałeś nam wielką przysługę. 600 sztuk, 1200 ekstra. Decydujący krok w naszych dobra, badaniach. Czy mam z kimś jeszcze pogadać, czy coś? Koniec. Niech cię... Niech mnie chroni Adanos. Dobra. No to tak. Jak tam w ogóle z expem? Jeszcze trochę i mamy następny level i będę mógł sobie coś tamtej zręczności znowu podbić. Niestety nie do stówy. Mi braknie dwóch cholernych punktów, no ale dobra, trudno się mówi. Chociaż i tak na stówę nie mam żadnego łuku, nie? Następny łuk mam na 110 chyba dopiero. Samo jak Betty zresztą. Też jest dopiero na 110. Zobaczmy. Tak jest, 110. Nie mam nic pośredniego, bo nic nie kupiłem, bo nie myślałem, że będzie mi potrzebny. No trudno, szkoda. W sumie mógłbym się wrócić do Korinis i kupić, ale dobra, już nie przerywajmy tego. Dobra, ja lecę do Kardamona. Nie do Kardamona. Do Kłachodrona. Odpowiedzieć na te jego pytania, więc widzimy się już tam, żeby wam czasu nie zabierał znowu. Dobra, myślę, że jestem gotowy. Mam notatki, mam zdjęcia. Sobie odpalę galerię jeszcze. I myślę, że możemy zaczynać sprawdzian Kłachodrona. Zadawaj swoje pytania. Dawaj. Do której kasty należysz? Dobra, ja muszę należeć do kasty strażników umarłych, bo tylko oni są w stanie wskrzeszać, znaczy przywoływać duchy. Cyk. Strażnicy umarłych. Kto niegdyś wrogił mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? No, o tym jakiejś chyba specjalnej informacji nie mam. Czekajcie, niech no zobaczę. Tutaj nie, Rademes to też nie ta księga. Też nie tutaj. Aha, to by było w tej pierwszej, gdzie nie zrobiłem zdjęcia. No ale dobra, no raczej wojownicy bronili kogokolwiek. Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kurde, skąd mam wiedzieć? Podeszły wiek... Ty jesteś Kłachodronem, tak? Kapłani domagali się przejęcia jego kompetencji. Rozkazali mu zrzec się tytułu, a także oddać miecz. No czyli raczej kapłani mogą ci rozkazywać. Tak mi się wydaje. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Odpowiedzialny za zło... Uzdrowiciele, kasta... zobaczmy. Rademes był słaby. Nie było strażnika umarłych, kiedy pozostała czwórka dawnych przywódców podjęła...
Cholera. Też kasta wojowników? Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Radames kazał wygnać, stracić strażników umarłych. W ten sposób odebrał całą nadzieję na ocalenie przed złem. Nie było już żadnego strażnika, kiedy pozostała czwórka. Kurde, trudne ma te pytania, nie ma co. Czekajcie. Nie, to nie ta tablica. Kapłani domagali się przejęcia kompetencji, rozkazali mu zrzec się tytułu, na jego miejsce powołano Radę Pięciu, ale sprzeciwiła się kasta wojowników, wojownicy nie chcieli podporządkować się Radzie, wybrali swojego przywódcę, zaufali swojego, przekazał miecz. Jakie było pytanie? Bo nie pamiętam. Chyba kapłani, nie wiem, nie mam pojęcia. Kapłani. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorym? No to będą ci. Uzdrowiciele. Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Co ja tu napisałem? Jezus Maria. Aha, uczeni zamknęli portal, chyba. I chyba się rypłem w jeden. No właśnie, źle. Jeszcze raz. Czekajcie, zaraz to ogarnę. Zadawaj pytanie. Dobra, ja należę do strażników umarłych. Strażnicy umarłych. Kto bronił mieszkańców? Kasta wojowników. Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni... Bezpośredni rozkaz. No mi się wydaje, że... Kapłani mogą ci wydać rozkaz. Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło? To gdzieś tu znalazłem przed chwilą. Kto jest odpowiedzialny za zło? Żadnego strażnika. No chyba wojownicy są odpowiedzialni za zło. Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? No tego nie wiem. Tego nie mam pojęcia. Kłachodron, najwyższy kapłan. To może kapłani? Kapłani. Kto łagodzi cierpienia i... No uzdrowiciele, to wiem. To mam na pewno dobrze. Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić... No i portal zamknęli uczeni. Uczeni. Ach! Kuźwa! Jak twoje intencje. Nie pomogę. Dajcie mi chwilę. Jest, udało się. Sam ogarnąłem. Nie wspomagałem się netem, jakby co? Chyba za trzecim razem, albo jakoś tak. Nie wiem, nieważne, ale udało się. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe. Najwyższy kapłan Kalimon... Kardamon zawiódł kolego. Jesteśmy jedynymi w Jarkandarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. No i Kardamon się wysypał. Wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w twoim głosie. No i bardzo dziękuję. Nie będę już wątpić w twe słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Dobra, okej, dzięki. Mam już zaklęcie. Biega końca, ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach. Dobra, spoko. O co chodzi z tymi komnatami? Gasną me siły. Żegnaj. No to nara. Mam na tabliczkach niby odpowiedź. Podpowiedzi, jeśli chodzi o... Patrzcie, przewrócił się biedaczek. Miałeś coś ciekawego przy sobie? Nie ma czego plądrować. Szkoda. Dobra, no mam, co do płatek, mam podpowiedzi na tabliczkach, bo chyba ich nie oddałem Saturasowi, co nie? Mam nadzieję, że sobie zrobił kopię. Mam dwie, one się przemieszczają, więc raczej gdzieś tu powinienem mieć
No bez jaj, że mi tylko dwie zostawił. Ja nie pamiętam, co było na nich napisane. O kurde. No to gorzej. Dobra, szkoda. No cóż. A, damy radę. Wiem, że trzeba iść drogą światła i coś tam. Dobra, ale krukiem zajmiemy się w następnym odcinku. Chociaż tak myślę, że najpierw sobie do XP, żeby wbić ten poziom. Następny, dobić sobie tej zręczności. Potem zająć się krukiem. Ale tak czy siak wszystko w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, suba, pochlebny albo i mniej pochlebny komentarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!